Ewa, rozpoczynamy sezon górski samochodowy Mistrzostw Polski, tym razem nietypowo, ponieważ otwarcie w Załużu. No, jakie masz plany na sezon, na ten start? Czy coś się pozmieniało w aucie, czy jakieś zmiany? Jeżeli chodzi o zmiany, to zmian żadnych niestety nie było. W sumie to nie ma co zmieniać auto. Jest w sumie, jak w tamtym sezonie, dwa sezony temu, w sumie przygotowane profesjonalnie, więc nie trzeba było żadnych zmian wprowadzać, jedynie zakup opon. Czy coś się pozmieniało? Nic się w sumie nie pozmieniało, więc miejmy nadzieję, że będzie się jechało jak rok i dwa lata temu dobrze. A jakie masz plany na dalszą część sezonu i na ten start? Jak traktujesz ten start? Ten start traktuję tak naprawdę jako trening, bo od września nie siedziałam, w sumie siedziałam raz w C2, tylko w tamtym tygodniu, więc jestem nierozjeżdżona, mogę się do tego szczerze przyznać i mam nadzieję, znaczy cieszę się ogólnie, że to jest Załóż, a nie Korczyna, bo tutaj jest bardziej kręto technicznie, więc nie będzie trzeba się w jakiś sposób bardzo przełamywać na prędkości, tak jak w Korczynie. Jaki plan na sezon się okaże? Mam nadzieję, że pojadę cały sezon i liczę tutaj, że klasa się troszkę powiększy, bo jadąc w trzy auta to tak trochę słabo, więc liczmy, że z każdymi zawodami będzie coraz więcej aut. No i będzie z kim walczyć.